radio. Witam wszystkich serdecznie w naszym świecie. Tak, dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o naszej wyprawie na Gran Canaria, o naszym pierwszym wspólnym wypadzie. Tak, słuchajcie, na naszym przykładzie, tak będziemy vlogować. Po prostu dużo ludzi chciałoby gdzieś pojechać na własną rękę, boją się, więc my Wam powiemy, jak my to zrobiliśmy i możecie zrobić to tak samo i na pewno Wam się uda. Dokładnie. Słuchajcie, zapraszamy Was do oglądnięcia naszego filmiku. Tak, w odcinku czwartym. I teraz tak w miarę szybko postaramy się opowiedzieć. Najpierw bilety, ogarnijcie sobie bilety, Ryanair jakiekolwiek, oczywiście, żeby było jak najtaniej. Później musicie sobie zabukować hotel, tak. Czyli przeglądarki typu Booking.com i tak dalej. Mhm. Macie to wszystko, powiemy jak to wyglądało w naszym przypadku. Po wylądowaniu pod lotniskiem jest przystanek autobusowy. I stamtąd autobusem dojedziecie do tych bardzo popularnych miejscowości jak Playa de la Higues, Puerto Rico i tak dalej. One kursują, nie wiem czy w nocy, ale w ciągu dnia na pewno. Tak, no i my takim autobusem za 3 euro dojechaliśmy do hotelu. Później następnego dnia było zwiedzanie de la Higues, czyli już z rana wstaliśmy, wypoczęci. Tak. I zaczęliśmy zwiedzać te Playa de la Higues. Tak. Jest naprawdę też piękne miejsce, ale doszliśmy do wniosku, że jak dla nas to jest takie miejsce na jeden dzień, no góra dwa dni. Chyba, że ktoś lubi sobie na plaży poleżeć, drinki. Tak, ogółem my lubimy aktywnie i tak. Słuchajcie, my musimy dużo rzeczy zwiedzać i tak, Playa de la Higues jest tak, dla nas na jeden dzień. Ogółem miejsce jest fajne, dużo barów, restauracji, można zjeść, pełno kebabów, marketów, także jakiś czas można spędzić. Słuchajcie, więc my następnego dnia wynajęliśmy samochód. Samochodem jest tak, że wystarczy paszport, prawo jazdy. Ceny są około 40 euro za dobę, tak. Zależy jaki samochód. No jak długo. Tak, my wynajęliśmy samochód i następnego dnia pojechaliśmy w góry. Gran Canaria jest prosta do jeżdżenia, nie ma tam problemów. Tak, drogi są przyzwoite. Tak, na CPN-ie skupicie sobie mapę i kogo byście się nie zapytali, was pokierują. Więc my się zapytaliśmy, gdzie są góry, pokazali nam, było bardzo łatwo tam trafić. No i góry, przepiękna sprawa, no w ogóle piękne bardzo dużo widoki, zieleni, tak. Fajne, tak, tarasy widokowe. Także można się zatrzymać, porobić sobie zdjęcia, no coś pięknego, naprawdę, góry trzeba zobaczyć. Musimy tylko powiedzieć tak, uważajcie jak jeździcie po Gran Canaria, jest bardzo stromo, tak. Jest niebezpiecznie i po prostu jeździcie pomału, to jest nasza rada. Tak. Zrobicie jak uważacie. Tak. Tak, następnego dnia zwiedziliśmy wybrzeże i Amadores Beach. Amadores Beach jest takie najbardziej popularne miejsce, taka plaża sztucznie wybudowana. Tak. I musimy Wam powiedzieć, że tam jest fajnie, dużo barów i tak dalej. Niedaleko Amadores Beach jest Puerto Rico, co jest w stylu Ala Międzyzdroje, więc takie jeśli... miasteczko. Tak, też bardzo, bardzo turystyczne. Tak, więc jeśli na przykład będziecie mieli możliwość wynajęcia tam hotelu, zróbcie to. Z tym, że pamiętajcie, że będziecie musieli dojeżdżać do Amadores Beach, co nie? Tak, no, ale dacie sobie radę. Może jakieś busy tam krążą. Tak, może. Później zwiedziliśmy Las Palmas, czyli stolicę. Postaramy się naprawdę tak w miarę szybko Wam powiedzieć. No i stolica? Przepiękna jest, naprawdę stolica jest przepiękna, jest duża, nowoczesna, są bardzo fajne plaże przy stolicy. Właśnie, słuchajcie, z plażami jest tak, z jednej strony macie bary, restauracje, jakiś mały deptaczek, tak. I od razu po drugiej stronie plaża, dość przepięknie. Długa, to tam się kilometrami prawie że ciągnie, także robi naprawdę wrażenie, zobaczcie sobie na filmiku. Można by było w Las Palmas spokojnie 2-3 dni zostać, tak, imprezy. Samo zwiedzenie stolicy jest okay, to tak. Jest okej, okay. Na nas zrobiło wrażenie. So, jest dużo sklepów, marketów, możecie sobie tam dużo rzeczy kupić. Później, słuchajcie, objechaliśmy wyspę dookoła, to było wyzwanie, jest taka jedna długa droga dookoła. Tak. Wygląda to tak, że jedzie się w niektórych odcinkach półkami, czyli przepaść, droga i z drugiej skała. Strony ściana bardzo tak. Wysoka, z której nawet mogą lecieć... Tak, obsypują się skały, także trzeba bardzo trzeba uważać. Trzeba uważać, więc jeśli podejmiecie takie wyzwanie, oczywiście tak. Bądźcie świadomi, że na jest na pewno polecamy objechanie wyspy dookoła, bo są przepiękne widoki tak, i, tak. I to nie zajmuje dużo czasu, to jeden dzień wystarczy naprawdę i wyspę macie całą. Teraz tak, jeśli chodzi o atrakcje, krótko je na temat, jest tego mnóstwo, jest nurkowanie,
można łódki wynająć, jest tego naprawdę dużo. I teraz tak, możecie takie atrakcje turystyczne kupić u takich ludzi, co mają stoliczek i gdzieś w turystycznym miejscu wam próbują to sprzedać. Śmiało, nie okradną was, nie bójcie się. My też często korzystamy z takich. Tak, a druga opcja to są takie małe biura turystyczne, biura podróży, w których można kupić wycieczkę i właśnie też te atrakcje. Tak. I właśnie w tych biurach można kupić wycieczkę na Teneryfę. Tak na sam jest koniec to fajna sprawa, bo powiemy, można tak sobie dwie wyspy zobaczyć w ciągu tak naprawdę krótkiego czasu. Nasza wycieczka była zorganizowana. To wyglądało tak, że rano mieliśmy autobus. Dojeżdżaliśmy do promu tym autobusem i promem na Teneryfę. Tak, i to jest sprawa. Tak, że to Gran Canaria to jest jedna z wysp kanaryjskich i bardzo właśnie blisko jest Teneryfa. Właśnie pomiędzy nimi pływa prom, także jak tu Asia już powiedziała, możecie sobie tam chyba za 100 euro zrobić taką wycieczkę, tak. Nie, już nie pamiętam wszystko cen. Wszystko zaplanowano, oni was wszędzie dowiozą, także tak, wszystko i na Teneryfie jest taki Loro Park, to się chyba nazywało, tak. I to jest właśnie takie fajne miejsce, gdzie są pokazy orek, delfinów i tak dalej. Czyli dwie wyspy można zobaczyć za jednym tak, wypadem. Można sobie Teneryfę zobaczyć, to też jest tak. Piękna. Co więcej możemy powiedzieć, polecamy, jest bezpiecznie, jedyne co musicie chyba uważać nad ranem, jak na przykład z dyskotek wychodzicie, bo wiadomo, tam już jest dużo ludzi właśnie pijanych i można no, komuś... A poza tym nie zauważyliśmy, żeby jakieś tam zagrożenia takie... A tak to w porządku, woda tak. Butelkowana, jedzenie można jeść wszędzie, myjemy w tych tańszych fast foodach, tak. Jakieś kebaby i tak dalej. Jak to tam uważa, nie? Nie mieliśmy z tym żadnego problemu. Także... To chyba by było na tyle. Mam nadzieję, że wam pomogliśmy i po prostu i lećcie na Gran Canaria, nie bójcie się, dacie sobie tak. Radę na 100%. Oczywiście podstawowy język angielski musi być, musicie się dogadać, jak wynająć samochód i tak, tak dalej. Można wypocząć i naprawdę wiele zobaczyć. Także polecamy. Polecamy, dziękujemy bardzo.